Hej, cześć, witam was, a my w bitwie o Kermoren. Sam początek bitwy o Kermoren. Wykorzystują też zimno pochodzące z pustki, przez którą podróżują. Jest nas za mało. Będzie ciężka walka. Mam nadzieję, że ten gaz zadziała. Ona jest jedną z nas, Geralt. Nie pozwolimy jej zabrać. No i Lambert, dobrze prawisz, chłopie. A pamiętacie, jak w serialu polskim Geralt, jak był pokazany Kermoren, to była taka jakby wtedy, kiedy Geralt był mały, kiedy był przyjmowany do zakonu, czyli coś około 150 lat od tej chwili, co mamy teraz. Też nie wiem, czy dobrze liczę, ale tak mi się wydaje. To był po prostu kilka namiotów, budynek, gdzie byli ci druidzi wszyscy i w sumie to tyle. Tam nic takiego, a ja to tak pamiętam. Jakoś to całe Kermoren wtedy nie wydawało się super takie wielkie jak w tej chwili w grze. Nie wiem, jak w opisie książek było, bo się nie zagłębiałem w to. Teraz trzeci sezon Wieśka wyszedł na Netflixu. Pierwsza część trzeciego sezonu. To jest ostatni sezon, gdzie gra Henry Cavill. I w sumie to chyba pierwszy sezon, którego nie obejrzę. Bo pierwszy był do dupy, drugi był do dupy, a na trzeci już nie mam nerwów. Żona ogląda i powie mi, co tam było najwyżej. Ale chciałem zobaczyć początek czwartego. Bo może po trzecim już dostaną taki hejt, że na czwartym zaczną normalnie. Dziki Gon. Przyjdą zabrać Ciri, a my ich powstrzymamy. Skąd pewność, że Gon się zjawi? Zawsze wiedzą, gdzie się teleportowałam i błyskawicznie przenoszą się z miejsca na miejsce. Więc jaki jest plan? Nie wiem, co wybrać. Jest nas mało, ale na każdym można polegać. Jeśli uda nam się zgrać, to pokonamy go. Na początek Yen otoczy twierdzę magiczną kopułą. Będą musieli wylądować na zewnątrz. Jeśli rozproszą się w lesie, powinniśmy zapolować na małe grupy. To ma sens. Ja jestem drugim. Gon będzie próbował przedostać się w obręb murów przez portale nawigatorów. Na ten rodzaj magii nic nie poradzę, więc podczas wyprawy do lasu musicie znaleźć i pozamykać jak najwięcej przejść. Lambert zrobi dla nas pociski z dwimerytem. Pamiętasz jeszcze formułę? Jasne. Świetnie. Znak Irden też powinien zadziałać. Dodatkowo dam wam amulety. Kiedy je przełamiecie, staniecie się niewidzialni. Przynajmniej dopóki nie zaczniecie wykonywać gwałtownych ruchów. Pamiętajcie, że w czasie walki wróg będzie was widział. Prócz tego będzie można was wywęszyć lub usłyszeć. Więc jeśli natraficie na duży oddział, nie atakujcie. Dajcie znak Triss i otrzymacie wsparcie. Jejku, boję się, że mi nie wyjdzie. Gdy dacie mi znak, spuszczę na las deszcz ognia. Pamiętajcie, że w tym wszystkim najważniejsza jest Ciri. To ją chce dostać Gon i musimy jej bronić za wszelką cenę. Co mam robić? Zostaniesz w twierdzy. Gdyby przedarli się do środka, wszyscy przyjdą ci z pomocą. Nie mam mowy. Potrafię o siebie zadbać. Nikt w to nie wątpi. Ale pamiętasz, co jest najważniejsze podczas polowania na potwora? Wyczekiwanie na dogodną okazję. Po naradzie dam ci amulet. Jeśli go użyjesz, w miejsce, w którym stoisz, spadnie kula ognia. To tak na wszelki wypadek. Pamiętajcie, jest nas mało i musimy sobie wzajemnie pomagać. Jeśli coś pójdzie nie tak, Gon zepchnie nas do defensywy. W takim wypadku będziemy musieli wycofać się pod bramę twierdzy. Wewnętrzny dziedziniec jest ostatnią linią obrony. Jeśli nie zatrzymamy tam wroga, to przegramy. Co jeszcze mamy w zanadrzu? Skoro zamierzacie zapolować na Gon w lesie, to mógłbym przygotować wilcze doły w stylu niebieskich pasów. Czyli? Głębokie jak skurwysyn, z dnem najeżonym ciosanymi palami. Przywiozłem mahakamską mieszankę. Pali się jak cholera i przylepia do wszystkiego. Baryłki można ustawić w wąskim przejściu i podpalić, jeśli zajdzie potrzeba.
A wiecie, że pod nogami macie złoża gazu? Jak przyjdzie co do czego, mógłbym otworzyć szczeliny w gruncie i wywołać eksplozję. Dajcie mi się tylko przygotować. Możemy wykorzystać laboratorium i warsztat. Pamiętaj, że mamy ograniczone zasoby i niewiele czasu. Trzeba zdecydować, jakiej broni przede wszystkim potrzebujemy przeciwgonowi. Racja. I w warsztacie, i w laboratorium możemy przygotować po jednej rzeczy. Kto potrzebuje dostępu do laboratorium? Zacząłem już przyrządzać eliksiry. Chciałbym dokończyć robotę. Ja mógłbym przygotować więcej wiedźmińskich pułapek, ale będę potrzebował wszystkich sprzętów. Nie wiem, jak linie dialogowe wybierać i co, czym one poskutkują dalej. Jest nas mało, więc musimy przygotować jak najwięcej pułapek. Pomówmy jeszcze o warsztacie. Chciałem naprawić wyłom w murze. Z drugiej strony można by użyć tych narzędzi, żeby odgruzować skład broni. Odgruzować? Nie mówiłem ci? Parę lat temu zawalił się strop, a tam są świetne miecze, przydałyby się. Przydałoby się też zamurować tę wyrwę, bo inaczej oblężenie może się szybko skończyć. Będziemy potrzebowali broni zdolnej przebić pancerze gonu. Odgruzujmy zbrojownię. Wiele więcej nie zdążymy zrobić. Wszystko ustalone? Tak, ustalone. Mamy mało czasu, więc bierzmy się do roboty. Podsumujmy. Yennefer tworzy magiczną barierę i zatrzymuje główne natarcie. Spycha siły nieprzyjaciela do lasu. Lambert i Geralt czekają w lesie. Za pomocą Dwimerytu zamykają portale nawigatorów, by jak najmniej wojowników dostało się do środka twierdzy. Triss wypatruje sygnału i urządza piekło. Wszyscy pozostali czekają, aby odeprzeć tych nieprzyjaciół, którzy przedostaną się w obręb murów twierdzy. Jeśli coś pójdzie nie tak, porzucamy zewnętrzny dziedziniec i cofamy się do twierdzy. Ale widać, Ciri jest jakaś taka znużona. Ciri nie może dostać się w ręce Eredina. Teraz spójrzcie na plan twierdzy. Porozmawiamy o szczegółach. Aha. Mam wrażenie, że przeoczyliśmy coś ważnego. Nie myśl o tym. Co udało się przygotować? Nie mieliśmy dużo czasu, więc niewiele. Niepotrzebnie narażam was wszystkich. Za bardzo się martwisz. Głowa do góry, damy radę. Martwi mnie, że mamy za mało mieczy z meteorytowej stali. Starczy dla wszystkich. Zobacz, co wyszukał dla ciebie Wesemir. Jelec elfiej roboty. Głownia wykuta przez gnomy. Przejdzie przez pancerz jak przez masło. Dzięki za wszystko. Idę osiodłać konie. Przyjdź, gdy będziesz gotowy wyruszyć do lasu. Dobra, to my idziemy do lasu. To się zaczyna najciekawsze. A ja mam problem taki, że nie mam dużo czasu na grę. Okej, co się stało? Dlaczego kuszy nie miałem? A to już nieważne.
wszędzie większa moc znaku Queen, łącznie 50, 60, 70%. To dużo daje. Nie mam tego gdzie sprzedać. Na razie olejemy. Porozmawiamy jeszcze z Ciri chwilę. Masz chwilę? Oho, poważna rozmowa. Wiesz, że nie pozwolę im cię zabrać. Wiem. Musisz trzymać się z dala od kłopotów. Nie traktuj mnie jak dziecko. Nawet gdy byłaś mała, nie traktowałam cię jak dziecko. Lubię, gdy się uśmiechasz. Chodź tu. W takich chwilach chce mi się płakać, zejść na dół i przytulić córkę. Ej, ale ja tutaj... Właśnie, trzeba podejść tu teraz. Nie. Musimy pomedytować, żeby wszystko było jak najlepiej. Jednak. Muszę ustawić budzik na wcześniej jednak. To da. Rano tylko coś przekąszę i od razu zbieram się do pracy. A to już 23, ja muszę wstać o 4. Ale Wiedźmin wciąga. Najbardziej jest mi przykro z tego powodu, że wiem, co się stanie później. I mam nadzieję, że nie podniosę żadnych strat więcej. Koza chodzi normalnie.
potęga i krągłości Jennifer nie znają granic. Po wszystkim będę musiał pogratulować Jennifer. To zaklęcie to naprawdę było coś. No i jeszcze niewidzialność. Ogary mogą cię wywęszyć. Staraj się do nich nie zbliżać. I pamiętaj, że w czasie walki będziesz widoczny. Swoją drogą dobra robota z tymi petardami. Celuj dokładnie w portal. Nie mam już więcej dwimerytu. Yennefer mówiła, że znak Irden też może zamknąć szczelinę. Są tu. Chodźmy się przywitać. Powoli. Lepiej jeszcze chwilę zostać w ukryciu. I dać Triss okazję, żeby się wykazała. Następnym razem daj mi w łeb, zanim zdenerwuję Marigold. No kurde. Nienawidzę portali. Nie potrafię rzucać petardami. Pamiętam go z czasów, gdy podróżowałem z Dzikim Gorem. Psiak, niewidzialność schodzi. Co z Marigold? Zaraza. Miałeś czekać wewnątrz! Nie mogę cały czas się ukrywać! Muszę stawić im czoła! Natychmiast wracaj! Nie! Geralt dał sygnał z lasu, a Triss nie rzuciła zaklęcia. Siakra, wleć do niej! Kiedy to było, że Geralt podróżował z Dzikim Gonem? Bo on mówił o tym, nie? Teraz. Że to mi się przesłyszało. Co się stało? Co tu się stało?
Tam jest skrzynka ze schematami. Triss, nie depcz po niej. Tego gówniaka trzeba połamać. Zaklęcie Yennefer słabnie! Zawiedź zaraz dotrze do twierdzy! Szybciej, płotka! Marigold nas osłoni! Nie zatrzymujmy się! Ciekawe, czy trafił go szlak. Imlerita? Wątpię. Oddział zbliża się od strony lasu! Musimy zamknąć bramę! Zaraz przedostaną się do środka! My tu sobie zrobimy pauzę. Do zobaczenia w kolejnej części.